Halo? Julka? Julka, z tej strony pani Barbara Gruszka. Dobrze, kochanie, proszę cię, uspokój się. Powiedz tylko, gdzie jesteś. Dobrze, spokojnie. Juleczko, poczekaj, zaraz do ciebie przyjdę. I co, gdzie ona jest? Tutaj ze szkołą, pójdę do niej. To my pójdziemy z panią. Dobrze, ubierzcie się, dziewczynki, jest zimno. Dobrze, dobrze. Julka? Julka jest załamana. Nie rozumie, dlaczego Sylwia jest dla niej tak podła. Julka, kochanie. Julka, co się stało? Chodź do szkoły, tutaj zmarzniesz. Jest ci zimno? Ja naprawdę nie chcę już rozmawiać i nie chcę wracać do tej szkoły. Wszyscy się ze mnie śmieją i nawet już to mnie nie obchodzi. Julka, nie przejmuj się. Pozdejmowałyśmy te wszystkie plakaty i wszyscy już wiedzą, że Sylwia zrobiła ci na złość. Same wiecie najlepiej, że ja jej nic nie zrobiłam. No właśnie, pani profesor, bo Sylwia wrobiła wczoraj Julkę w kradzież, a dzisiaj rozwiesiła po całej szkole plakaty, że Julka ma niby wszy. Rozumie to pani, jak można być tak chamskim? Dobrze, Julka, Sylwia zapłaci za to, co zrobiła. W naszej szkole takie zachowanie jest surowo karane. Karina, przepraszam. Barbara Gruszka jest zszokowana zachowaniem Sylwii i chce od razu wyjaśnić, dlaczego tak się zachowuje w stosunku do koleżanki. Kochani, chciałabym z wami porozmawiać na temat plakatów, które były dzisiaj w szkole. Oczywiście to, co na nich było, to była nieprawda. Sylwia, po lekcjach zapraszam ciebie do pana dyrektora. No, ale dlaczego? Julka coś pani nagadała i od razu jej pani we wszystko wierzy? Sylwia, z tego co wiem, od samego początku dokuczasz Julce. Nie wiem tylko z jakiego powodu. Wcale jej nie dokuczam. Chyba się pani coś pomyliło. No, chyba tobie się pomyliło. Z kim ty rozmawiasz? Radzę się opanować. Dobra, Sylwia, już nie ściemniaj. Sylwia od początku dokucza Julce. Nawet postanowiła ukraść telefon Karolowi. Serio? I podrzucić jej, żeby zrzucić całą winę. To jest nieprawda. Prawda. Ja sama na początku jej pomagałam, ale zrozumiałam, że Julka jest naprawdę w porządku. I też cię za to przepraszam. Dziękuję, Amelko. No, Sylwia, co, ty nie masz nic do powiedzenia? Sylwia, pani profesor o coś pyta. Nie mam nic do powiedzenia. To mam nadzieję, że będziesz bardziej rozmowna u pana dyrektora w towarzystwie swoich rodziców. A i oczywiście za to, co zrobiłaś, zostaniesz ukarana. Słucham? A co, czekałaś na oklaski za takie zachowanie?